Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play God of War Ghost of Sparta, Duch Sparty. Witam was w tym kolejnym i ekscytującym odcinku. Co będziemy robić tym razem? Co zniszczymy? Wątpię, no przecież to Kratos nic nie niszczy, prawda? Otóż, zaszokuję was. Nie pamiętam, co się stało w tym odcinku, ale wiem jedno, że... Zamknijcie się! Gin! Gin! Wiem jedno, że ten odcinek niestety wyszedł mi w trakcie nagrywania, trwał on około 20 minut, a staram się unikać tak długich odcinków w tej serii, dlatego ten odcinek będzie w połowie przecięty na pół. Mniej więcej w połowie, tak. Zobaczycie zresztą sami. Ostrzegam was po prostu, żebyście potem się nie zdziwili. A my tutaj znowu walczymy z automatonem. Automaton ma w ręku klucz, który pomoże nam otworzyć jakieś drzwi lub uruchomić jakiś mechanizm. Ale to już chyba wiecie. Tak, jest to jedna po prostu z walk, kiedy musimy szokująco pokonać wszystkich wrogów. Takich walk nie ma wiele w tej grze. Większość polega na tym, żebyśmy nie pokonywali wrogów, jednak jak widzicie, w końcu pojawia się taka, gdzie musimy pokonać wszystkich i pójść dalej. Ta różnorodność naprawdę wyróżnia serię God of War od innych gier tego typu. Oczywiście, mam nadzieję, że rozumiecie, że się cały czas z tego nabijam. tak, no dobra, no tłuczemy. Osobiście lubię ten poziom, ponieważ ma bardzo ciekawy jeden element, który sprawia, że całość wydaje się od razu fajniejsza. Zaraz zobaczcie, o co mi chodzi. Znaczy, zaraz. No, niedługo. Okej. Okay. Więc długie korytarze, dużo wody, automatony. Tym słynie właśnie Atlantyda. Przyjeżdżajcie, zobaczcie sami. O, sorry, już zatonęła. Nie przyjeżdżajcie. Dobra, bierzemy jeszcze trochę życia. I skrzyneczka. Czyż miał być róg Minotaura? Kurde. No nie ma jeszcze. Ale jest coś takiego. W ten mechanizm musimy wsadzić klucz automatona właśnie. O Boże, to Gwiezdne Wrota! Nie, Kratos, nie rób tego! Przeniesiesz się w czasie, teraz będziesz w Egipcie! O, jednak nie. To jest właśnie ten system tych posągów Posejdona, które mają swoją jakąś tam specjalną funkcję, jeżeli uruchomi się je wszystkie. Niedługo chyba zobaczymy jaką. Ale jak na razie to... Cofamy się. Uruchomiliśmy ten posąg i teraz trzeba będzie chyba szukać kolejnych. Nie mylicie się, tak, to właśnie trzeba będzie wykonać. Jako, że aktualnie mam pustkę w głowie, nie wiem co powiedzieć. O dziwo, zacząłem komentować, co się dzieje w grze. Ale nie bójcie się, zaraz przestanę, ponieważ znowu walczymy z przeciwnikami w tym samym miejscu. Ahaha. Zamilkłem, bo piję herbatę. Pyszna herbata. No i tak. Jest sobie Kratos. Znaczy, próbuję teraz wymyślić temat do rozmowy, ale nie chcę robić tego na siłę, dlatego to musi mnie samo najść. Nie chcę wymyślać tego tak na mus. Przypomnę tylko jeszcze raz o tym, że te odcinki nagrywam w taki sposób, że nawet jeżeli powiecie mi coś, ja i tak już dawno będę w innym miejscu, ponieważ one są nagrywane... Niemalże cała seria była nagrana za jednym zamachem. Dlatego... Znaczy nie za jednym zamachem, tylko ona była nagrana zanim zacząłem ją zrzucać. I tak teraz będę robił często, dzięki temu będę mógł uniknąć problemów, kiedy nie będę miał czasu nagrywać. O tym kiedyś zrobię jeszcze film. Na pewno, dokładniejszy. Dlaczego wrzucam tak dziwnie? Wyjaśnię wszystko.
Don't worry, be happy. Gorgony nie starają się tego problemu. Jak widać w tej walce one raczej pomagają mi, bo zamrażają, znaczy zemleją w kamień przeciwników, a nie mnie, bo ja jestem zbyt sprytny i zbyt szybki dla nich, patrzcie. Prosta sprawa. Gdzie Minotaur? Gdzie się pchasz? Chyba mi się uda... Nie, myślałem. Wydawało mi się, że zamienię go jeszcze w kamień. Ale teraz go zamienię, patrzcie. Bo w czasie urywania głowy, ona uwalnia swoją energię. Robi się zielony ekran. I Minotaur jest kamiorem, haha. Szkoda, że nie uda mi się go roztrzaskać. Udało mi się go roztrzaskać! Nawet nie zauważyłem tego w trakcie gry. Udało mi się go... Jaki czat! Roztrzaskałem go. Nice, nice, jestem z siebie dumny. Nie dzi się! Masz za kary. I hyc, drzwi otwarte. Tu myślałem, żeby przerwać, ale niestety jest tylko 6 minut, dlatego jedziemy dalej. I pod paszką. Widzicie, teraz działa, uruchomione już to jest. Skrzyneczka czerwona, proszę bardzo, jaki prezent. O, 24 tysiące, mam, nawet nie zauważyłem kiedy. Ulepszamy Beach Erynię. Beach Erynię ulepszony. Poziom maksymalny osiągnięty. Teraz zacznę ulepszać chyba broń Sparty? Tak, broń Sparty. Nie lubię jej specjalnie, ale i tak ulepszę, bo co mi tam. Uda mi się na kolejny poziom? Chyba nie za bardzo. Chociaż zaraz zobaczymy. Szał Leonidasa! Duch Leonidasa! Świetne nazwy. Uda mi się na kolejny poziom, proszę bardzo. Za jednym zamachem trzy rzeczy ulepszone. Co mamy? Spartańska szarża! Spartańska szarża lot! Duma Sparty! Różne fajne ataki. No teraz to już mnie wystarczy. Ale jak widzicie, doświadczenia czerwonych kuleczek jest naprawdę wystarczająco dużo, aby poulepszać wszystko, co naprawdę lubicie, czego naprawdę lubicie używać. Jebudu! Tarczą moglebę. Nie, wolę ostrza, naprawdę. Teraz możemy chyba szybciej strzelać, mają więcej mocy włócznie, czy strzelać, rzucać, przepraszam. A, tu jest ściana. Chciałem skoczyć na dół. Niech ktoś mi pomoże! Nie! Zaraz, kojarzę ten głos. Zaraz. A to jest ten gościu! Pamiętacie go? Na początku gry on był. Co pierwszy raz on był u Automatona. On tam wajchą się bawił jeszcze wcześniej. Cześć, gościu, jak my się dawno nie widzieliśmy. Ale wiesz, przeszkodziłeś mi teraz w drodze. Musiałem iść naokoło przez ciebie. Zmarnowałem swój cenny czas. I ogólnie cię nie lubię, wiesz? Tak więc, żegnaj. I teraz możemy normalnie iść. Szybka akcja. Dostał za swoje. Zasłużył. Dobrze o tym wiecie. No, musimy naokoło. Myślałem, że może da radę na skróty, ale niestety... Nie. No cóż, tak to już bywa. Ale ładny jest tak samo efekt tego naelektryzowania, jak widzicie. Tu Automaton jest cały czas rażony prądem, tak więc nie może się poruszyć. Wykorzystam tą sytuację i weźmiemy sobie jego klucz. Przy okazji, och, niechcący uderzyłem go. Przepraszam, to jest mechanizm Automatona, ale ja na to mówię klucz, bo to działa jak klucz. I tutaj jeszcze życia chyba sobie możemy trochę... Tak, mamy o 1 mm za mało życia.
Tak. I powiem, że to będzie już koniec tego odcinka, tak więc komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Niech duch Sparty będzie z wami. I w następnym odcinku zobaczymy, co jest za tymi drzwiami. Tak więc, do zobaczenia, na razie, cześć!